John Steinbeck, mój ulubiony pisarz, powiedział, że nic nie zostało wykryte przez grupę. W sensie tego, jak on nazywa glory, rozbłysku zrozumienia. To ta początek, ta idea, ten rozbłysk zrozumienia związków między jakimiś zjawiskami, rzeczami czy czymś, czy elementami tworzącymi daną wiedzę, jest wytworem zawsze indywidualnego, samotnego umysłu ludzkiego. Bo to jest jedyna twórczy instrument na tej planecie. Moje życie nie ułożyło się tak, żebym miał dużo ciepła wokół mnie. Musiałem po prostu stworzyć inny model życia i chyba zapisane to było gdzieś w moim losie. Rodzice chcieli, żebym był księdzem, no ja zostałem księdzem tylko innej religii, religii nauki. Nauka nie jest kwantum wiedzy. Nauka jest procesem gromadzenia, poszerzania tej wąskiej korytarza wiedzy czy strumienia światła w ciemności, poszerzania stopniowego, cały czas ludzkość poszerza tę swoją wiedzę i to jest fascynujące dla mnie. Dla mnie właśnie ta dobra strona działalności ludzkości jest rzeczą wspaniałą, która mnie pochłania. Która mnie ekscytuje, ja czuję się uwznioślony. Kiedy widzę osiągnięcia ludzkości równe osiągnięciom dawnych bogów albo przewyższające. Przyszłość człowieka zależy od człowieka, bo sam siebie w tej chwili może zniszczyć, jak i może rozwijać w sposób imponujący. Co w dużym stopniu czynimy, no ale mamy również i tę drugą stronę, która zagraża i która może zagrażać. Całej naszej cywilizacji. Natomiast zniszczenie naszej cywilizacji nie znaczy jeszcze końca świata, jak to się potocznie mówi. Ten świat może istnieć bez ludzi, tak jak istniał bez ludzi przez
wiele milionów lat. Przewidywanie przyszłości jest bardzo, bardzo niepewną działalnością. Także raczej myślę, ja myślę o kategoriach bliższych, o tym, co dzisiaj nas czeka. I chodzi o działania ludzkości, jeśli chodzi o ochronę środowiska, o problemy ekonomiczne, problemy głodu człowieka, części ludzkości, prawda, z którą się... No i potrzeba zmiany sposobu myślenia, bo po raz pierwszy staliśmy się gatunkiem jednolicie prawie połączonym informacją. Dookoła, wokół globu i z tego wypływają pewne wnioski. Trzeba wyciągnąć różne wnioski. Często będące zaprzeczeniem tego, co całe tysiąclecia, czego nas nauczyły. Oczywiście my nie mamy patentu na nieomylność. Żadne pokolenie ludzkie nie miało, nie ma i nie będzie miało patentu na nieomylność. Katastrofy się będą. Zdarzały. Ta powódź była wyjątkowo potężna, ale można było w znacznym stopniu zmniejszyć. Trzeba zmienić sposób myślenia i postępowania, docenić po prostu wiedzę przyrodniczą. Epoce tak zwanej rewolucji globalnej. Polega ona na tym, że po raz pierwszy zmieniliśmy myślenie w kategoriach regionalnych na myślenie w kategoriach całej planety. W tym świetle dzisiejsza ekologiczna wiedza polega na zaprzeczeniu
tradycją kilku ostatnich stuleci, kiedy to regulowano rzeki, wydzierając im maksymalną część Doliny Rzecznej w czasie tej powodzi. Regulowana na znacznych odcinkach Wisła nie spowodowała wielkich strat, bo się rozlała spokojnie na tereny, które zawsze wylewała, może trochę więcej. Wobec tego tam nie budowano osad i wobec tego nie było wielkich strat. Fala powodziowa spłaszczyła się, zanim doszło do Warszawy. Natomiast na uregulowanej, modelowo uregulowanych rzekach Odra, Łaba, Ren parę lat temu były katastrofalne powodzie. Ja uważam się za agnostyka, to znaczy nie wykluczam możliwości, że i prawdopodobnie przyjmuję, że istnieje sfera duchowa i być może istnieje jakaś istota, czy przenikający wszystko, co żyje, jakaś świadomość, prawda, która zbiega się w jednym gdzieś, ale są to rzeczy nie do rozstrzygnięcia, nie do sprawdzenia. I dlatego wydaje mi się, że śmieszne byłoby twierdzić, że nie ma takiej możliwości, jak i dla mnie, jako dla naukowca, bardzo trudne jest twierdzić, że to na pewno istnieje. Gatunek ludzki nie ma jakichś specjalnych praw. Podlega tym samym prawom statystycznym i prawidłowościom biologicznym, co inne gatunki, zwłaszcza te gatunki wyższych kręgowców do nas zbliżone. Ja zadaję pytanie, w imię czego cierpią zwierzęta? Jaka filozofia daje wyjaśnienie racjonalne, dlaczego został stworzony świat taki, że cierpią zwierzęta? Czy z powodu grzechu pierworodnego jednego gatunku na maleńkiej krążącej pyłku zwanym ziemią we wszechświecie, z tego powodu mają cierpieć wszystkie organizmy, już nie mówię wszystkie pokolenia, ale wszystkie organizmy żywe? No toż można było je stworzyć z uproszczonym systemem nerwowym jakimś, no coś, żeby nie cierpiały.
Niektórzy ludzie, którzy interesują się przyrodą, moim zdaniem popadają w pewną skrajność, że nie lubią wytworów ludzkiej cywilizacji. Ja do takich nie należę. Mnie miasta fascynują. Duże miasta pełne życia, budynki jakieś niezwykłe, architektoniczne, niekiedy bardzo, choćby samą wielkością, tą jednak na mnie wpływają ekscytująco. Ale fakt, że mój system nerwowy cierpi. Rola jednostki jest czasowa, jest tylko fragmencikiem w istnieniu gatunku, a ten z kolei jest fragmentem w istnieniu przyrody żywej, a ta jeszcze być może tylko fragmentem z istnienia ciał niebieskich, prawda? Wobec tego zdaję sobie sprawę z tego, że jest to krótki okres i to, czego się najbardziej boję, to tego, że dwóch rzeczy się boję. Jednego, że nie zdążę zrobić, że nagle zdarzy się wypadek, zginę w wypadku jakimś samochodowym choćby, czy coś takiego. I nieskończone mnóstwo rzeczy, nad którymi pracowałem, równolegle, one ciągnione były równolegle, niekiedy zaniedbywane, nie są skończone, chciałbym je skończyć, że tego nie skończę, to jest jedno. A naprawdę czego się boję, to niedołężności. Los starego człowieka i starego zwierzęcia, które obserwujemy w przyrodzie, jest przerażający, jest straszny, jest upokarzający, jest, powiedziałbym, niegodny człowieka. Tego się boję. Przyjaźń zawiera się najczęściej w młodym wieku, a ja moich kolegów ze szkoły podstawowej zostawiłem w dobrym mieście. Moich kolegów ze szkoły średniej zostawiłem w Olsztynie. Moich kolegów ze studiów zostawiłem w Toruniu. Wciąż przybywali nowi ludzie, a ja szedłem dalej. Było mi przyjemnie, kiedy spotkałem Rosjanina, doktora, który powiedział, że uważa się za mego ucznia. A moimi mistrzami byli też nie tylko Polacy, a nawet głównie nie Polacy. Więc to jest taka specyficzna dziedzina, w której można mieć ucznia, a nawet prawie syna, prawie następcę, nie genetycznego, nie biologicznego, ale intelektualnego. I to jest chyba równie ważne. O ile wiek XX był uważany za wiek fizyki, największe odkrycia były z zakresu fizyki, o tyle istnieje opinia, że wiek XXI będzie wiekiem biologii, że najważniejsze dla ludzkości odkrycia oraz najważniejsze dla ludzkości zagrożenia, którymi się zetknie ona, będą miały charakter biologiczny.